To co, jedziemy? Jak najbardziej. Witam serdecznie wszystkich widzów. Chyba mnie nie wiem ile nie było na YouTubach, ale no, na pewno z 2 miesiące nic nie nagrywałem, ale to też nie jest moja wina, ponieważ mało ludzi do mnie pisze już na mail faja71wot@gmail.com. Możecie wysłać prośbę o zagranie albo powtórkę i wiem, no już niestety inne życie, praca i małżeństwo, piesek, więc już po prostu no, inne życie, stary hop, piesek nawet do mnie teraz przyleciał, bo nie wie co się dzieje. W każdym bądź razie 20-tysięczną bitwę za chwileczkę, ze mną swoją 20-tysięczną bitwę zagra w Plutonie Vanish.pl. Witaj Vanishu. Witam, witam. Vanish już ze mną występował, znaczy pokazywał swoją dobrą bitwę. Pamiętasz co to było? Tak, to była Matilda 4. A. I to ja tam pula zrobiłem, medal pula. Matilda, czyli drzewkowy czołg brytyjski, zajebisty. To Matilda 4 akurat jest radziecki. A, radziecki 5. Też tak, fajny, tak. Bo ograniczony matchmaking. Chyba z tego co tak, pamiętam. Tak, tak, zgadza się. No też fajny, ale już taki jak Matilda 4 brytyjska jest super jak gra na topce, a czasami rzuca wiadomo na szóstki, a Matilda radziecka, bardzo podobny z wyglądu czołg, ale ma ograniczony matchmaking, maksymalnie na szóstki. Dobra, nieważne. Nieważne, ważny jest jubileusz, 20-tysięczna bitwa Vanisha. Vanish, no Balu, to nie do ciebie mówię, tylko do Vanisha. Piesek tutaj już taki duży, 25-kilowy, ale nie skarż, bo mi kawę wylejesz. Ja ostatnio wylałem piwo sobie, nie! I zniszczyłem sobie bardzo cenną myszkę. Na szczęście miałem zapasową. Dobra, Vanish, nie wiem czy się tłumaczyłeś Zniku, dlaczego jesteś Vanishem, ale tak w dwóch słowach przypomnij. To wracając, to mówiąc to co wtedy mówiłem właśnie parę lat temu, no to po prostu to była taka pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy. No, całkowicie wtedy nie miałem pomysłu na jakikolwiek. A mama robiła pranie i krzykła, gdzie Vanish? I ty powiedziałeś, a dobra, niech będzie Vanish. Nie, na pewno tak nie było. Nie, no to była po prostu pierwsza myśl taka, która mi przyszła do głowy wtedy. A dlaczego ci przyszedł Vanish do głowy? Nie, to już jest nieważne. Może tak powiem, wtedy akurat chyba z tego co się nie mylę, w tym czasie było dosyć memowo o butli z Vanishem i jakoś tak poszło. Aha. Najwięcej bitew medami, najmniej artami. Ale tak w dwóch słowach, jakbyś powiedział, jakie są twoje ulubione teraz pojazdy. AMX-em CDC ponad 1500 bitew, a czym teraz lubisz pogrywać? Aktualnie to skupiam się na zarabiaczkach, bo farmię sobie kredyty. Mhm. No i głównie gram Renegatem, bo Renegade. Jest tak, Renegatem i tym spychaczem Raumpanzerem niemieckim. Renegatem. Ja akurat mam bardzo dobrze opanowany język angielski i wiem, że to się mówi Renegade. Albo nie, nie wiem. Dobra, nieważne. Coś w tym stylu. Tak jest. Renegata mam, ale nie grałem nim jeszcze ani jednej bitwy. Mam, a nie mam za bardzo czasu, bo dopiero z roboty przyszedłem koszulka, nawet jeszcze robota, robocza, karton pack w Cieszynie, czyli firma, która produkuje kartony dla chwytaka. I nie tylko. Dobra. No to ja biorę M3 coś tam. Czołg też ciekawy. Nie do ekspiona, dziesiątka, więc może wejdzie fajna gwiazdeczka. No to cóż. Dwa czołgi ciężkie, piękne. Bardzo nawet takie podobne do ciebie, ale chyba różniące się. Ja mam tutaj uszkodzenia tylko 240, a ty na tym dziale? Tutaj jest 360. A, no to, ale chyba ja będę mobilniejszy, tak mi się wydaje. No zaraz zobaczymy. To co, jesteś gotów? Jestem gotów. Jedziemy, akurat czekałeś 2 dni. Niestety nie zerkam już tak często na maila,
ale może zacznę zerkać, jak będziecie do mnie pisać częściej. No wiem, może byście pisali, jakbym zaczął streamować, częściej filmiki wysyłać na kanał Mapa Lodowiec. No cóż, kiedyś lubiałem na środek jeździć, ale może masz jakiś inny pomysł. Czołgi ciężkie właśnie lubią tam jeździć, gdzie zaznaczył ktoś tam. A ty gdzie chcesz jechać? Właśnie myślałem na środku, tylko że ta mapa dostała pewnych zmian, więc już tak niezbyt ma to sens. Ewentualnie tutaj z tej strony coś spróbować piknąć i strzelić, jak coś się wysunie po prostu źle, a jak nie, to po prostu właśnie tam na ten przepychacz. Ty jesteś też w miarę mobilny? Tak. Kurde, mobilność dobra, a pancerz u tego Renegade'a? No, na pewno jest gorszy niż tutaj w tym M3 ochu u ciebie. O. Tak, tak. Kurde, ale takie w miarę podobne czołgi, przynajmniej z wyglądu. Dobra, coś tu spróbuję, jestem delikatnie szybszy, ale chyba nic nie ustrzelę. Małszem jedzie. No to zmienię pociski na Małszena. Właśnie, to już nie ma tego przestrzału. A nie ma przestrzału! Cholewcia, tu czekałem, żeby go piepsnąć. I dupa. Chyba nie wjeżdżamy na górkę, bo to będzie samobójstwo. Nie wiem, co się ba tutaj od tej strony spróbować, już tutaj puszują nasi. O, tutaj. Czekaj, nasz rajcik wjeżdża. Dobra. Ja się wycofuję, bo już dostałem spota. No i niestety lajcik padł. Aj! Ja dostałem. Jakieś zmiany. O kurde, grafika tak. Ty, gąsienica mi spadła! A bo ja mam miocha! Ja mam się cofnąć? A nie! Ja mam dwie gąsienice! Oh my god! Ale jazda! No dobra, jadymy. Kurde. Co to za gra? World of Tanks. Ja nie mam pojęcia, co się tu pozmieniało w tej grze. Małszyn. Tam... No cóż, spieprzamy stąd, ja? Ty od kogo tak dostałeś? Od Małszana teraz. Za prawie 1000? Co wcześniej jeszcze od tego Peregrin. Kurde, na środek też nie za bardzo, bo tam Udes nas będzie spotował. Właśnie chcę zobaczyć, gdzie on w ogóle jest. No i dupiamy. Aj! Ładnie artylerię było widać. Kurde, powiem ci, pograłbym sobie trochę w bota. Prąd nie jest za drogi. Jak to tam... ja w ogóle niczym się teraz nie interesuję. Jeżeli chodzi o te zmiany, ale słyszałem, że teraz prąd ma, ale to chyba w przyszłym roku, nie? No coś takiego ma być. Kurde, dostajemy w dupę. O, jest Udesik. A nie! Kunza Panza! Możemy w dwóch go zrobić. Pieprze. Dobra, zaraz Arta pier... Nie. Arta nas tu nie chce pieprznąć.
No, powiedziałeś, możemy go zrobić, ale ja tak trochę nie chciałem ryzykować. Udesik! Aha. No, że ta strona nam tutaj padła. Dobra. No cóż, 2,7 dostajemy mocno w HP. Już jest 7 do prawie 15 tysięcy, więc no niestety bitwa nie do wygrania, ale ja myślę, że warto jeszcze tutaj coś pomóc, może tej stronie zginąć, można powiedzieć. O! No niestety. No niestety. Nie spodziewałem go się tam. To niestety nie wyszło nam. Ja tu jeszcze powalczę troszeczkę. Zobaczymy. Dostajemy w dupę ostro. No cóż, ja mam 230 obrażeń. Akurat ten czołg ma słabe obrażenia. O kurde. O, szkoda, że tego nie zobaczyłem. Gość mi tu. Marsze Bleszler! Nie bij mnie! Z tyłu mnie biją! Wszyscy mnie biją! Marsze Bleszler mnie bije i dupa! Niestety nie przebiłem Marsze Bleszlera. Niestety, nie fart. Tak jest, no ale trudno, jest to gra dla zabawy stworzona. No i nie wyszła nam ta bitwa. Myślę, że cóż, jakbyśmy może nasza drużyna tutaj wygrała tą stronę, w ogóle wygrała tą bitwę, to lepiej by nam się pograło. Zobaczymy jeszcze, jak tu nasz jubilat, bo tam strzelałeś, więc będzie na pewno ponad 4000 obrażeń, nie? Niestety nawet 1000 nie ma. Ale cóż, u nas w drużynie ponad 3000 zrobił Chieftain, jakiś Chieftain? Tak, to tak jest nowy Chief. A jakiś nowy Chief? Tieru... 9. 9, o! No ale oprócz niego to dużo czołgów nie zagrało zbyt dobrze. Ty w miarę coś tam pociupałeś. W drużynie przeciwnej, jak widać, cała drużyna coś tam pograła. Ponad 1000 obrażeń, 10 graczy, więc no nie mieliśmy szans. No. Ale tak bywa. Najważniejsze jest to, że 20-tysięczna bitwa zagrana. No niestety nie udało się. No ale cóż. Może jeszcze kiedyś zagramy, może jeszcze 25-tysięczną bitwę, nie? Czy... Tak. Właśnie też o tym myślałem. Tak może jest. Na tym kolejnym jubileuszu wyjdzie lepiej. Tak jest. No to czekam. Ja teraz... czekaj, ile ja w ogóle mam bitew rozegranych? Już mam ponad 55 tysięcy. Do 60-tysięcznej bitwy raczej będzie ciężko. W każdym bądź razie, znaczy nie, mówi się w każdym razie, bo mnie kumpel w pracy pozdrawiam. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek z mojej pracy ogląda moje filmy, ale może ktoś zobaczy. No to pozdrawiam wszystkich z Karton Paku. Fajna firma. Pracuję już tam ponad 8, chyba prawie 9 miesięcy. Wytrzymuje, daje radę, no ale jak będzie, tak będzie. No i cóż, na koniec może jeszcze byś chciał coś tam kogoś pozdrowić? Poznałem mojego kolegę, po prostu podam nick, czy po nicku w sensie powiem, Cops07 i pozdrawiam mojego brata i Ciebie, Faja, również i oraz wszystkich widzów oglądających. Tak jest, słuchajcie, nie przejmujcie się,
co będzie, to będzie. Teraz już COVID znikł, wojna się toczy za niedługo i wojna minie, więc miejmy nadzieję, że jesteśmy młodzi. Najgorzej mają się ci starzy, którzy niestety może nie doczekają tego, że wszystko to się, można powiedzieć, naprawi. Ale mam nadzieję, że nie ma się czym przejmować. Wszystko będzie dobrze. Najważniejsze jest cieszyć się życiem. Dziękuję za wspólną grę. No i cóż, trzymajcie się. No i może... Ja również dziękuję. Tak jest. Może jeszcze kiedyś... Nie wiem w ogóle, co ja to gadam. Dzięki, trzymajcie się. Na razie.